Dawid, bardzo ciężkie spotkanie, ale można też powiedzieć, że Płock przyjechał i na początku postawiliście opór lepiej utytułowanemu przeciwnikowi. Na pewno dobre spotkanie z naszej strony, ale tak jak mówię, dobre spotkanie przynosi nam punktów. Liczyliśmy na troszkę więcej w dzisiejszym meczu, szczególnie, że graliśmy u nas, no ale niestety przegrywamy 4 bramkami. No właśnie, szczególnie te pierwsze 15 minut były bardzo dobre. Pokazaliście, że Adam Morawski, który zazwyczaj murował tutaj bramkę w szeregach Płocka, dzisiaj musiał zostać zmieniony przez Daniela Stefanowicza, który mocno wam dał siwe znaki, broniąc kapitalnie w bramce Płocka. No tak, no, o ile w ataku ta nasza gra nie wyglądała tak dobrze, to dzisiaj postawiliśmy na obronę. Chcieliśmy tutaj naprawdę zagrać mocno w obronie i postawić ciężkie warunki w Wiśle, no i mi się wydaje, że to wyszło. No tak jak mówię, szkoda, bo naprawdę byliśmy mocno nastawieni na ten mecz, żeby wziąć tutaj jakieś punkty. Był to twój bardzo dobry mecz, zostałeś zawodnikiem meczu. Powiedz, dobrze dzisiaj grało dzisiaj z kolegami, bo te dogrania dookoła i walka bark w bark, czy to z Renato Suliczem, czy z pozostałymi zawodnikami Płocka, była naprawdę krwawa, można by nawet powiedzieć. No, byłem na to nastawiony, wiedziałem, że Wisła akurat gra bardzo twardo w obronie. No, tak jak mówię, rzuciliśmy tylko 24 bramki. No dzisiaj dobrze ta współpraca wyglądała. W pierwszej połowie więcej zdobyliśmy bramek z drugiej linii, natomiast w drugiej połowie więcej bramek, mówię, z tej pierwszej linii. No i można być zadowolonym, ale tak jak mówię, jest niedosyt. Michał, twoim okiem jak oceniłbyś to dzisiejsze spotkanie z wicemistrzem Polski Orlenem Wisłą Płock? Wydaje mi się, że dużo walki, niezła obrona w ataku, szwankowało to i w przewadze, to jest chyba naszą główną bolączką, ale wydaje mi się, że w pozycyjnym ataku nie pozwaliliśmy Wiśle na zbyt dużo, było sporo walki, przez to było też sporo błędów gdzieś tam i dużo jakiejś takiej szarpanej gry. No w pierwszej połowie, jak nas Wisła przeskoczyła na 4 bramki, później ciężko było tą stratę zniwelować. Gdzieś tam cały czas ta przewaga oscylowała w tych 3-4 bramkach. Mimo to, że walczyliśmy w obronie, to później tych sytuacji nie wykorzystywaliśmy w ataku i chyba to zadecydowało o końcowym wyniku. Dzisiejsze stwierdzenie, że wejście Daniela Stefanowicza odmieniło obraz gry w szeregach Płocka, zgodziłby się z tym stwierdzeniem? No Stevie, tak jak pan powiedział, wszedł Stevie i z wyrównanego meczu troszkę gdzieś tam nazwiska Wisła uciekła. Później Stevie robił tą różnicę w bramce, nie mogliśmy go w wielu dogodnych sytuacjach pokonać. No i tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że skuteczność i gra w przewadze zaważyła.